W tej chwili, jak widzicie, dorzuciłem ziemi torfowej zmieszaną z gliną argilla. Uciąg nie jest duży, chcemy, żeby zanęta szybko pracowała, od razu się rozkładała przy dnie, więc myślę, że rybę szybko sprowadzimy w łowisko, no i będziemy odławiać te drobniejsze. Nie wiem, jak to wyjdzie, ale po pierwsze, po wrzuceniu gliny bądź też ziemi do zanęty musimy ją później jeszcze raz przesiać, żeby te kawałki się równomiernie nam razem złączyły, tak?